Świetnie, bo w ogóle nawet tam był łączony ten widok z kamery. No, wzgórza Dylewskie. Jakby ktoś nie wiedział. Dylewska ronda. Sela ronda po dylewsku. Sela ronda po dylewsku. Wujek Laurent pojechał po swój aparat, bo został na kamieniu. Zobaczmy, czy gdzieś jedzie. Het tutaj. Nie widać go. Dobra, za chwilę relacja z powrotu Tomka Lorka. Szeregowego Lorka. Już drugi dzień, czekamy na Tomka Lorka. Jego niesamowita historia jest dla nas wyzwaniem. Nie wiemy, gdzie jest, kiedy wróci i czy w ogóle przyjedzie. Ale trwamy tu, ja i Kinga na posterunku. Ze wzgórz Dylewskich mówił Mariusz Max Kolonko. Dziś już, proszę Państwa, mija trzeci dzień, gdy czekamy na Tomka Lorka, szeregowego Lorka. To dwa dni temu wyjechał w tamtym kierunku po swój aparat. Do dzisiaj nie wrócił. Czekamy wspólnie ja i Kinga Maria, siedząc ciągle na tym samym kamieniu. Tłumaczę na polski. Być może zjadły go wilki. Ze wzgórz Dylewskich mówił Mariusz Max Kolonko. Proszę Państwa, to już tydzień, jak czekamy na Tomka Lorka, szeregowego Lorka. Tutaj na wzgórzach Dylewskich, pięknych, jak co dzień. Możecie Państwo zaobserwować tą naturę, podziwiać i razem z nami czekać i dziwić się, dlaczego w tak piękną pogodę nie dojeżdża do nas. Mamy albo podejrzenia. Albo zjadły wilcy. Tłumaczę na polski, być może zjadły go wilki. Wilcy. Albo zahaczył tam w wiosce jakąś. Jakąś i rękę. Ze wzgórz. I on tam dźgnął. I tyle. Ze wzgórz Dylewskich mówił Mariusz Max Kolonko. Zrobi imprezę. Proszę Państwa. To już miesiąc, jak czekamy na wujka zwanego Laurent. Szeregowego Laurent. Nie ma. Przepadł. Wypatrujemy. Czekać dalej? Oto jest pytanie. Uwaga. Halo wujek. Halo Kinga, słuchaj, ruszcie proszę, bo ja już przejechałem 4 km. No? Jeszcze nie trafiłem na ten rower, na ten aparat, ja go poszukam, bo szkoda zdjęć. Tylko napisz mi proszę, gdzie planujecie postój. My planujemy tam, gdzie jesteśmy. Czekamy spokojnie na ciebie, Loro, nie spieszy się. Ale wiesz co, ja będę być może to podjedziemy kawałek dalej i wyślemy ci pozycję. Czyli do sklepu mamy jechać najbliższego, tak? Dobra, wyślemy Tomkowi informację. Dobra, okej, to się zbieramy w takim razie. Dobra, okej, na razie, pa. Jak sami Państwo słyszeli, odnalazł się Tomasz Lorek, szeregowy Lorek. Jest gdzieś w Polsce, jest gdzieś w tej krainie wzgórz Dylewskich. Być może już wkrótce do nas dotrze. Na razie zmierzamy dalej. Ze wzgórz Dylewskich mówił Mariusz Max Kolonko. Proszę Państwa, po 2 tygodniach, 3 dniach, 16 godzinach, 8 minutach i 39 sekundach zobaczyliśmy Tomka. On jest. Jest przed nami. Jest, proszę Państwa. Te 2 tygodnie, 3 dni, 16 godzin, 39, już prawie 40 minut. Jak go nie widzieliśmy. Brawo, jest.
10 kilometrów nadrobiłem. Tak, dychę, no. Ale w pewnym momencie, powiem wam, to była walka. Dlatego, że kiedyś bym odpuścił, powiedziała pieprze i tak się nie znajdzie. A teraz się nie podjadę, nie poddaję. I znalazł się aparat. No, super. Ale leciałem za wami, aleście odeszli. Ja ci powiem, moja droga, że ta trasa jest dla wszystkich pod koniec sezonu. Tak. Jak ktoś uczciwie przejedzie sezon, nie? I zrobi, powiedzmy, takie 400-500 kilometrów, to tu da radę. Tak, tak. Tak. Potwierdzam, tak. Potwierdzam, tak. Tak. Sierżancie, no. Nasz sztabowcu, dziękujemy za trasę. A naprawdę. Wiesz, że Mariusz Mach z Kolonko komentował twoją nieobecność. To trwało 2 tygodnie i u kilka Maxa dni. Czy u mnie? Nie, no u Maxa, w naszej korespondencji, tak. Prawda? To mówi Mariusz Mach z Kolonko. Ciekawe, musisz zmontować później. No. No i Smolniki oczywiście, nie? No. To są... To są takie debeściaki. Moim zdaniem to są 2 debeściaki, nie? No, dokładnie. 2 debeściaki. Ale czy nie uważasz, że za rok albo 2 powinniśmy wrócić do Smolnik? Jezu, ja tam marzę, słuchaj. Prawda? Kurde. Ja byłem w tym roku. No ja wiem. Byłem 1,5 dnia tam, pojeździłem sobie. Ja pierniczę, słuchaj, z tą sauną i nie, to w ogóle... Tak, ale na jesień, nie? Kurde. A nie na lato i na wiosnę, tylko na jesień tam jechać. Co wy myślicie, żeby saunę zaliczać? Tak. Dawaj, podjeżdżamy, ja też z tą kamerą podjadę. Dzień dobry. Dobra, to nie robię. My jechaliśmy tamtąd, jedziemy tam. Inaczej wygląda niż miesiąc temu, prawda? Tutaj. Co mówisz? Tak. Jest dziś bardziej kolorowo, nie ma. Teraz jest dużo barwniej. Tak. No i wiesz co, jest pusto. Tak. Tak, miejsce jest super. Zresztą widzicie. Że warto, właśnie włączyłem małe. Dotleniliście państwo, się widzę po twarzach. No tak. Tak, dzisiaj to było. No zrobiliśmy ile? 40 ile? I po górach, ostro, góra, dół, 400 w górę, 400 w dół metrów, także. 2 godziny 40 jechaliśmy. Zaraz ci powiem. Story. Co ty? On już wiesz. On już idzie. Słuchaj, będzie kozy zaganiał, wiesz? Będzie gospodarzył. On już będzie gospodarzył. No ale nie, to jest. Przemo! Wiesz co? Przemo! O Jezu, ale bosko, co? Rewelacyjnie. Hekcik! Ach, wybiega się. Dobrze, niech on się pobiega. Niech on sobie trochę wiesz. Nie, Darek, ale ja mam propozycję. Chodźcie na ganek, tam jest tak pięknie. A tak, tam jest słodsze. Tak. We dwójkę pije się zawsze fajniej. Dziękuję, że się zreflektowałeś. Proszę bardzo. Bo tak popatrzyłeś na mnie. Nie chcę. Tak. A ja myślę, jak długo pan sierżant wytrzyma? I myślę, daję 15 minut. Wyrobił się 10. Ale fajnie, że dokumentuje stary. Na stare lata, jak będziemy dziadkami i nawet nie będziemy mogli elektrykami jeździć, widzisz? To będziemy wspominali, będziemy, jak nie, było. Będziemy mieli te wózeczki nasze elektryczne, tak. I będziemy się tam ścigać, słuchaj, nie? I będziemy się driftować będziemy wtedy. No. Ale wtedy sobie kupimy elektrykę. Darek, ale oczywiście, że my kończymy na elektrykach. Jak będzie 70 i będzie ciężko jeździć, to kupujemy, słuchajcie, elektryki. Będziemy jeździli do grobowej deski, nie ma wyjścia. No kurde, to teraz to już jesteśmy skazani. No, oczywiście. Że masz jakąś, wiesz, jakąś pasję, że jest coś, co cię wkręca, tak? Kurde. I ten ganek, ja pitole, słuchajcie, co chcieć więcej? O, żeszkija. O, nie stać się, Hektor, chodź. O Boże, Przemek. O, Przemek, ile tego masz? Nie. Tylko no niestety mamy tylko 2. Tylko 2. Będziemy rotować. Będziemy się wymieniać. Dobra. Nie, no coś niewiarygodnego. Ja w to nie wierzę, słuchajcie, co się dzieje. Hektor. Nic, słuchaj. A jakie szczęście z lenistwa. No
No Kinia, powiem ci, że na kanonie też masz niezłe zdjęcia. Tak. Uwaga, już zapomnieliśmy o nim. Uwaga, moja droga. No. A pamiętasz to? No. Tę głupotę? No. Pamiętasz tę głupotę? Świetne zdjęcie, nie uważa się? No. Czy ma ktoś ochotę na sernik z kożego sera? Ja? Sernik z kożego sera? No, oczywiście. Oczywiście. Pewnie. Jezu Chryste. Oczywiście. Z baraniej kiszce? Co za pytanie. Uwaga. To ty chyba z desy masz te parówki. O, to. Ale prześwietlone. Fajne. Cudowne. To jest najlepsze. O kurna, klasyk. Cudny klasyk. Nie? No stary, takie żurnalowe. No, powiedziałbym sztokowe. Ale ty zajebisto masz pozycję, Darek. Ty robisz to zdjęcie, bo wiesz, jest rower i tak dalej, a ty się położyłeś na kiery. Naprawdę to Darek nadaje dynamiki. Ja to tak. Robisz to zdjęcie, taki nachylony. Taki śliczny. Trochę ci nogę obciąłem niestety. Trudno. Nie, no te na dźwięk trąbki postanowił syf. Kogo żeśmy znaleźli? Patrzymy, jakiś gość. Cześć. Masz browca? Wypiliśmy nie wszystko. Cześć, tylko masz browca. Wypiliśmy wszystko. Dylewskie wzgórza, scena piąta, akt siódmy. Akcja! Początek się wycieczka trwa. Pościg włączył się. Darek, sławny przemytnik tytoniu, nie tylko na wzgórza Dylewskie ucieka. No jadą, znikają z horyzontu. No. A Kinia to jest urzędnik celny. Dobra, jedziemy za wami. Dawaj. Strasznie to trudne, jedną ręką kręcić, jechać. Gdyby do nas przyszła, masakr. Skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Nieładnie. Jestem. Spocznij. Jeszcze ty nie robisz tego. Nie wok! Drugi dzień. Okay. Spocznij się, żancie. Tak. Dobra. Hanecho. Ketchup, gdzie jest ketchup? Polewaj ketchup. Ale o. Złota palma w Cannes w przyszłym roku nasza. Teren prywatny, prostu... zakaz wstępu. Zobacz, szarik leci. No. A to Marusia! Biegnie Marusia! Ty jesteś Marusia! Nie, szarik! Piesio, widać, że ty jesteś swój pies. Grzecznie. Zjedzone? Wypite? Nie. O matka, to nie są tu? Nie, w ogóle nie jadą tu. Dobrze! Burza przeszła bokiem.
Teraz będzie pięknie. Trzeba nagrać. Teraz będzie pięknie. No niestety w ręku Holender. Tomek wyznał nam dzisiaj prawdę. W ramie ma zamontowany akumulator, a w przedniej i tylniej piaście dwa małe silniki elektryczne. Poszukuje nas tak od 3 lat. Jeździ na wspomaganie. Brzydzimy się takiego oszustwa, prawda? I my jesteśmy, bo żeśmy jechali stąd, nie? No. I tutaj odbija niebieski przy tym, zaraz w prawo. Czyli a my to jest Dąbrówno. No. A my tu. A, tu. To my tu jesteśmy. Nie, my idziemy tu. Tu gdzie jest 3,5 napisane, tak? Czekaj. Daj wujka Google, zaraz zobaczymy. Tak, a potem na Elgnowo. No właśnie nie wiem, czy nie lepiej lecieć na niebieskim tu. Bo po co na ten Lewald Wielki, Elgnowo i tu dookoła? No, a czekaj, gdzie my lecimy? No my gdzieś tam pewnie, nie? Dylewo, Grunwald, nie. Marwald, bardziej tam lecimy. Glaznoty. A Wysoka Wieś, masz rację, tu. Tu. Dobra, czyli Lewald Wielki i tu się będziemy dalej przybijać. Tak naprawdę do domu. Żółtym szlakiem, zobacz, możemy jechać aż to do Elgnowa. To jest jezioro Okrągłe. Okrągłe. No, tak jak myślałem, nie? Aha. Czyli tu jesteśmy tu gdzieś. Dobra. No zresztą, proszę cię. No tak, dokładnie. Możemy sobie przybić piąteczkę, nie? Za spostrzegawczość. Tak, szacun. Mistrzowie. Google, Garmin. Tak, nie, ale kurna, ale myślenie w cenie. O, jest. Ja. Cie. I co? Cie. Będziemy jechali teraz tym nasypem kolejowym? No tak. Tutaj jedziemy, tak. Kawałek pokręcę. Jeżeli Lalunia trzyma znowu pistolet w ręku, znaczy się, że wrócił. Że wrócił, tak. Wrócił. I'm back. No, z południa już wracamy w kierunku Dylewianki. No i wjechaliśmy w strefę lasów i powitał nas taki piękny widok. Fajne pola, malownicze, no ale las też jest cudowny. Już myślę o tym, o tej końcówce. Wiadomo, będzie tera kurna, może w słabszym wariancie, ale będzie. Może i tędy. Hello! 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 Hello, ja, hello, ja! Dlatego ja już wiem, gdzie jestem. O! Nie strzelaj! Nie wiem! Niech siedzen! Niech siedzen! Niech siedzen! I tak, proszę Państwa, trzeci dzień naszej wyprawy rowerowej na Wzgórza Dylewskie. Dzień dobry, mówi Mariusz Max Kolonko. Proszę Państwa, tuż za nami Dariusz, wielki podróżnik, rowerzysta. Właśnie przejechał dzisiaj swój... Na sportowo ubrany. Dzisiaj na sportowo ubrany. Pomylił kolejność zakładania koszulek. To się zmieni przed miastem. To się odwróci. To jest to nawet. Tomku, to dla Ciebie wiadomość. Dzisiaj jest super, dzisiaj nagroda, tylko nagroda, zjeżdżamy w dół do Ostródy, 20 km, 90% zjazdów, 10% podjazdów. Na dole czeka mój samochodzik. No i cóż, najemy się czegoś dobrego
i wrócimy do Wysokiej Wsi. No dobrze, na żywo ze Wzgórz Dylewskich mówił Mariusz Max, Kolonko. Żeby Tomek nie myślał, że było tylko przyjemnie. To było gorsze od Terakuria. Gotowy, tak? Nie, nie, miało być w dół. Ja wiem. Słuchaj, ja to sobie. A to jeszcze nie koniec? A to jeszcze nie koniec, tak. Kochany, on obiecał co innego. Co innego. Zabij oddech, też się wypowiem. Nie z własnego glejnota. Oj, glejnota. Kilka słów do mikrofonu, panie. Masz głos? Mam głos. To daj. Generalnie rzecz biorąc, gdzie na to, żeśmy się umawialiśmy. Masz do domu na rowerze. Dokładnie tak. Prowadzący ten kluczyki zostają. A widzicie Państwo, kluczyki i dokumenty mam ja. Zjazdu takiego jeszcze nie mieliśmy. No, nie mieliśmy. Laura, on by się posikał. Tak. On by piał, nie? Ale zobaczcie. On by tam wrócił i powtarzał to teraz. Zjechaliśmy pod takim fajnym, wysokim mostem. Tuż przed Ostródą. To tam Ostróda jest. Tak. To jest obwodnica. Nie. Nie wiem, nie będę się wymączał. Szybka trasa. Jest dobrze. Obiektyw jakby przybrudzony. Dobra, przed nami teraz następna kara, ale miejmy nadzieję, już ostatnia przed Ostródą. Słuchaj, bo naprawdę dobra szynka, to i 60 potrafię kosztować. W tym świetle może wyglądać jak taka... Tak jest! Tak jest! Tak jest! O! My z Desy mamy tą kiełbasę. No. No. Baranie kiszce. Baranie kiszce? Tak sportowa. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale jednej litery im zabrakło, bo lokal się nazywa Lalunia. Słuchajcie, wiecie dlaczego tu siedzimy? No. Bo lokal to jest w zasadzie Lalunia. Spójrzcie na górę. A faktycznie! Czyli rozumiem, że tu nie płacimy, Darek, tak? Czujemy się jak u siebie, tak? Stawiam.